przekleństwa. Nasi przodkowie za pomocą niektórych z nich oznaczali na przykład przedmioty dnia codziennego, czy jakieś osoby, a potem dane słowa stały się już wulgarnymi. Tak? Więc, ale wie pan, co ja najbardziej lubię w tych naszych spotkaniach? Przykłady. Przecież pani doskonale wie, że żadnego nie podam. Chociaż może kiedyś zrobię dla pani wyjątek. Jedno z tych słów wulgarnych znajduje się też w panu Tadeuszu, właśnie Adama Mickiewicza. To proszę powiedzieć, co opisuje? Jaki przedmiot? To przyjdzie czas na to. Kiedyś to lotnisko było gigantyczne i naprawdę zajmowało bardzo wiele hektarów, no nawet kilkadziesiąt można by powiedzieć. No i obserwując, jak już od dłuższego czasu jest ono skutecznie zabudowywane, no to już niewiele go zostało. I jako mieszkańcy Krakowa, jako osoby, które obserwują to, co się dzieje, oraz jako w pewnym sensie niektórzy z nas też pasjonaci lotnictwa, postanowiliśmy wziąć sprawę w swoje ręce, bo doszły do nas słuchy, że planują zabudować całkowicie ten teren. Przecież legendarne pikniki lotnicze, które się odbywały, już by się więcej nie odbywały, gdyby zostało zabudowane. Wydaje mi się, że to pewnie uwarunkowania jakieś genetyczne, osobnicze, że są czasami tacy, co przechodzą w ogóle bezobjawowo, a są tacy, co przypłacają to życiem. Więc ponieważ nikt nie wie, jaka będzie jego droga, to trzeba być ostrożnym. Stąd te wszystkie obostrzenia, których się trzymamy. I wydaje mi się, że ponieważ w pracy nosimy maseczki, to oprócz mnie i to w zasadzie reszta się nie zaraziła. Czyli te maseczki działają. Mamy taki reżim sanitarny, że chodzimy w maseczkach na zapleczu. A ja złapałem chyba dlatego, że siedziałem w pomieszczeniu, w którym siedział wcześniej kolega, który siedział tam sam, więc był bez maseczki. A ja przyszedłem na popołudniową zmianę do pustego pomieszczenia, gdzie on siedział, a się męczył, bo myślał, że jest, ma zapalenie krtani. I ja też bez maseczki siedziałem w tym pomieszczeniu, już bez niego i chyba inhalowałem to, co tam się pojawiło podczas jego obecności. One są rzeczywiście bardzo precyzyjnie opisane. Mają średnicę od 12 do 17 cm, grubość splotu od 2 do 4 cm. To aż tak. Obważanek ma być nie lżejszy niż 80 i nie cięższy niż 120 gram. Do jego produkcji, co jest używane? No oczywiście mąka, tłuszcz, cukier, drożdże, sól i woda. Ciekawa historia. Mickiewicz pisał wziąć i mówił wziąć. I w ogóle inni wieszcze też tej formy używali. Ona w okresie romantyzmu była poprawna. Zygmunt Krasiński, Juliusz Słowacki, tak, Norwid, oni również używali tej formy. Natomiast no, język jest tworem żywym. Język ewoluuje, język się zmienia. W związku z tym to, co kiedyś było poprawne, niekoniecznie musi być dzisiaj. Znaczy, że oni używali w majestacie prawa tej formy. Tak, wówczas tak. Wówczas była poprawna. Tak. I kiedy przyszedł ten moment, kiedy stała się niepoprawna? Znamy tę datę? Wiemy, jak to, kiedy to ewoluowało? Widzę po pańskich oczach. O co ona mnie pyta? Myślę, że to XX wiek. Tak. Mogłem to sprawdzić faktycznie. Nie, no przepraszam. Dobra, dalej. No, pytanie nasuwa się samo, tak? No ale akurat pojęcia nie mam. Dobrze, a czy ja zadałem już pana?